Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Obojętnie. Obojętnie. Cześć, z tej strony Marcin Woroniecki i witam w pierwszym odcinku Fast Breaku w nowym sezonie 2022-2023 wszystkich kibiców Anvilu. Pierwsze pytanie. Jak i przede wszystkim dlaczego zamierzasz poprawić swoje umiejętności gry w tenisa? Pytanie zadał Szymon, którego bardzo pozdrawiam, ponieważ to mój przyjaciel. I pyta o tenisa, dlatego że dużo razy w te wakacje przegrałem z nim niestety w tenisa. Miałem plan, żeby pojechać do Madrytu, do Akademii Rafy Nadala, ale myślę, że na tyle nie będzie czasu, więc trzeba będzie po prostu żmudnie chodzić dalej z Szymonem i walczyć o chociaż jednego seta wygranego w przyszłe wakacje, kiedy już wróci po sezonie do Wocławka. Pozdrawiam. Dlaczego kurczak z pesto to twoje ulubione danie? Zapytał Filip. No i tutaj domyślam się, że to też znajoma osoba. Pozdro, stryju. Dlaczego to moje ulubione danie? Pewnie dlatego, że dzieliliśmy je przez pewnie pół roku, jak nie więcej, w Tychach, kiedy razem mieszkaliśmy i graliśmy i było to nasze... Był to nasz specjał przed meczem w soboty, zawsze jedliśmy we dwóch albo jeszcze zapraszaliśmy chłopaków z drużyny, żeby razem ten przedmeczowy posiłek specjalny, to danie spożyć. Kogo uważasz obecnie za GOATa w NBA? Spytał Emer Nobiles. Wydaje mi się, że ja nie jestem w stanie być obiektywny w tym czasie, w tym pytaniu i w tym sądzie, ponieważ nie widziałem bardzo wielu zawodników na oczy, jedynie gdzieś tam highlights i pojedyncze mecze. Ale ostatnio też widziałem bardzo ciekawy taki podcast Draymonda Greena na ten temat, który mówił, że bardzo ciężko jest porównywać ery, tak naprawdę tą erę, nie wiem, Stepha Curry'ego teraz i LeBrona do ery Jordana, Magica Johnsona i jeszcze przed nimi tych czasów, nie wiem, Jerry'ego Westa. Ale no dla mnie greatness of all time jest Michael Jordan, mimo tego, że nie pamiętam tych czasów. A z tych, których pamiętam, no to Steph Curry. Widziałem kiedyś pana Woroniewskiego w butach Nike Dunk Off-White. Pytanie, czy dostał na nie wczesny wstęp w aplikacji, czy może kupił z rynku wtórnego. Czy jest wczuty w but grę? Pyta Pelka Mem. Tak, zgadza się. Posiadam takie obuwie. Dostałem wcześniejszy akces. I tam troszeczkę na szczęście udało się na tym zaoszczędzić. Ale czy jestem wczuty w but grę? Delikatnie tak. Bardzo lubię ładne buty, kolorowe, ale też nie tylko. I do chodzenia, i do grania. Pewnie te Nike Off-White są jedne z fajniejszych. Tam gdzieś koło, nie wiem, Concordów 11. Tak bym je postawił, że tam topka w mojej jakiejś tam małej kolekcji. Ale no, ja nie lubię tego resellu, bo okej, ja dostałem wcześniejszy dostęp i nie chciałem kogoś nakręcać na 2000 czy 3000 za parę butów i po prostu kupuję buty, które mi się podobają, których chcę chodzić, a nie po to, żeby nagle je potem sprzedawać. Także jeżeli kupujecie i potem sprzedajecie 3 razy drożej, to nie fajnie z waszej strony, moim zdaniem. Z kim z polskich graczy masz najlepszy kontakt? Pyta Martyna. Nie wiem, czy to chodzi o graczy tylko i wyłącznie z Anvilu, z naszego klubu? Może być ogólnie. Ogólnie. No to może powiemy część tak i z Anvilu i potem odpowiemy na drugie jakby pytanie, że z całej ligi. Z polskich graczy wydaje mi się, że z Maćkiem Bojanowskim mam bardzo fajny kontakt, ale też z Kamilem Łączyńskim. Ponieważ ich najdłużej znam po prostu i byliśmy tutaj rok temu razem w tej drużynie i po prostu to jest łatwiej w tym momencie gdzieś tam, ale tak samo z Miśkiem Nowakowskim, świetny człowiek i bardzo go lubię, więc nie chciałbym jednego wymieniać tak, że to jest najlepszy kontakt w naszej drużynie, ponieważ no, znamy się przez cały rok i bardzo sympatycznie nam się współpracuje. A z polskich graczy tak ogólnie w lidze, no to wydaje mi się, że to może być Grzesiek Kamiński z Legii Warszawa, Alek Lewandowski pewnie, Andrzej Pluta Junior, ponieważ razem po prostu graliśmy w jakichś tam młodzieżowych kadrach, gdzieś tam razem w drużynach jak z Alkiem i z Andrzejem, więc to myślę, że to takich najbliżsi znajomi po prostu i Bartek Jankowski z Wocławka, więc to są tacy,
których na pierwszy rzut na pewno kogoś zapomniałem, ale na pierwszy moment oni mi przyszli do głowy. Czy masz rutyny treningowe i meczowe? Troszeczkę tak, ale wydaje mi się, że to się zmienia tak właściwie z wiekiem i też z drużyną i z miejscem, gdzie jestem, ponieważ tak jak mówiłem, na przykład w GKS-ie Tychy, gdzieś tam mieszkaliśmy razem z Filipem i jedliśmy na przykład zawsze przed meczem tą samą jajecznicę i ten sam makaron czy tam ryż z kurczakiem. W tym sezonie na przykład, kiedy już mieszkałem więcej razem, to też jadłem zawsze to samo, jakieś takie są rzeczy, które się zawsze dzieją przed meczem, żeby po prostu lepiej funkcjonować i wydaje mi się, że w takim rytmie po prostu, jeżeli coś powtarzasz kilka razy, to czujesz się po prostu pewnie, kiedy wchodzisz na salę, już wiesz, że zrobiłeś swoje tam kilka rzeczy i będzie bardzo dobry mecz i będziesz się dobrze czuł na parkiecie. A jaką książkę polecasz, to może tutaj ostatnią, może nie, że jaką polecam, ale ostatnią, jaką przeczytałem, to niedawno był Wimbledon i był temat tenisa, bo ostatnio troszeczkę rządzi w Polsce przez IGę. To przeczytałem Skazany na Wimbledon i to są takie troszeczkę historyjki z wewnątrz tego największego turnieju tenisowego na świecie i fajne tam, taka luźna książka, ale jeżeli ktoś jest fanem tenisa, tak jak ja przez ostatnie pół roku, to warto przeczytać, gdzieś tam dowiedzieć się jakichś smaczków z backstage'u, tak bym to nazwał. Przygotowujesz się poza koszykarsko do ewentualnej gry w ligach zagranicznych? Znasz jakieś języki obce? Spytał Michał. No to bardzo, myślę, fajne pytanie. No wydaje mi się, że znam angielski na takim poziomie, że wystarczyłoby mi to, żeby porozumieć się w zespole, ponieważ tutaj też tak naprawdę rozmawiałem po angielsku, każdy trening, każde wideo i w szatni gdzieś tam z chłopakami, ale nie, troszeczkę wiadomo, że tam liznąłem jakiegoś niemieckiego w szkole, ale to raczej nie jest na takim poziomie zadowalającym, żeby móc się tym chwalić, tak mi się wydaje. Czy kibice Anwilu mogą liczyć, że w sezonie 2022-2023 rokujący Cinek stanie się panem koszykarzem Marcinem? Spytał Paweł. Życzę tego sobie i kibicom, żeby zobaczyli pana koszykarza Marcina. Ale wydaje mi się, że z każdym dniem jest tego do tego coraz bliżej. Nie wiem, czy to będzie w pierwszym meczu sezonu, czy w połowie, czy może w ostatnim, ale wydaje mi się, że pokażę, na co mnie stać. Troszeczkę więcej, szerzej, lepiej niż w tamtym roku i jeżeli będzie zdrowie i będą zwycięstwa, to na pewno gdzieś tam jakiś kawałek może pana koszykarza się przez przypadek wykluje. Czy po powrocie do Wrocławka mógłbyś grać tutaj do końca kariery, czy jednak ciekawość innych doświadczeń jest silniejsza? Spytał Stavros. Wydaje mi się, że jeżeli byłaby taka możliwość, to chciałbym kiedyś wyjechać za granicę, ale myślę, że to bardzo daleka perspektywa i nie chciałbym tak tego mówić, że to jest jakiś tam mój cel nadrzędny czy cokolwiek. Chcę po prostu grać jak najlepiej w koszykówkę i stawać się na razie lepszym koszykarzem z każdym rokiem, a na jakieś tam, nie wiem, kariery i wyjazdy zagraniczne to przyjdzie czas, a wiadomo, że gra się w Polsce, no to Wrocławek jest jakby, no nie wiem, cały czas topowym miejscem i wydaje mi się, że każdy, kto tutaj kiedyś zagrał, chciałby grać tutaj, także tak bym to zostawił. Szybki na nogach, błyskawiczny rzut to pewne twoje zalety. Nad dodaniem jakiego elementu w swojej grze szczególnie się teraz skupiasz? Spytał Paweł. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że tylko nad jednym elementem staram się pracować na treningach czy w wakacje. To jest troszeczkę tam szerzej skumulowane i tych elementów jest więcej, ponieważ nawet to, co tutaj napisałeś, bardzo mi miło, że tak uważasz, ale to też można robić lepiej cały czas. I to też trzeba nad tym pracować, żeby to nie zostało w miejscu, czy tam, nie wiem, nie pogorszyło się, jeżeli tak się może wydarzyć. Wydaje mi się, że gra na piłce to jest taka rzecz, którą chciałbym poprawić, ponieważ jest ona potrzebna i mając moje warunki fizyczne i powiedzmy ten dosyć dobry rzut, nie wiem, co ja mówię, jaki dobry, dosyć dobry, bardzo dobry rzut za 3 punkty i po koźle, to kiedy będę mógł jeszcze lepiej rozgrywać akcje pick and roll, gdzieś tam penetrować,
to bardzo ułatwi mi grę i to obudowanie fizyczne myślę, że też jest tutaj jednym z ważnych elementów, bo ponieważ też jak się tam wejdzie w kontakt z jakimś koniem pod koszem, to żeby nie odlecieć tak jak to bywało w zeszłym roku, tylko troszeczkę to ciało przygotować do takich wojaży podkoszowych. Jaki był najfajniejszy moment w twojej dotychczasowej karierze? Zapytał Łukasz. Bardzo miłe pytanie, bardzo fajne. Ale muszę się chyba nad tym chwilę zastanowić, ponieważ super był debiut na pewno w Ekstraklasie, bo to było jakieś spełnienie marzeń. Debiutowałem, pamiętam, cały czas w Lublinie na tamtym sezonie, w pierwszym meczu sezonu. Świetny też był pierwszy raz, kiedy przy kibicach przed sezonem zagraliśmy chyba z Asseco Gdynią na Kasztelanie i też pierwszy raz przy kibicach włocławskich mogłem zagrać. Też super było, jak pierwszy raz kibice krzyczeli Marcin Woroniecki, skandowali moje imię i nazwisko i to jest chyba najfajniejszy moment w jakiejś takiej mojej prywatnej, w moim prywatnym odczuciu. Ale no, muszę powiedzieć, że brązowy medal wygrany w Słupsku to jest jakiś tam, powiedzmy, największy sukces. O, tak bym powiedział, a tamten to taki najfajniejszy moment, kiedy no, będąc z Włocławka, nie wiem, chodząc na mecze od, nie wiem, 15-14 lat, powiedzmy, na mecze Anwilu, jak tam miałem kilka i kilkanaście lat, to super takie achievement, taki po prostu odblokowany, że coś się udało, powiedzmy, i coś dużego po prostu. Jaką płytę polskiego artysty wspominasz najlepiej? Zastanów się dwa razy, spytał Ziajek. Pozdrawiam Artura, bo to mój świetny przyjaciel Artur. Na pewno wiem, o którą ci chodzi, tak mi się wydaje. I muszę powiedzieć, no tylko jedną, Rewolucja Romantyczna, którą nieraz słuchaliśmy z Arturem gdzieś tam w Tychach w drodze na mecz, czy wracając z meczów, czy grając w Katan, więc na pewno BDS, którego miałeś swoją drogą sprowadzić na mecz w Wrocławku i nie widziałem go cały czas, a jest dosyć duży, tak żebym go zobaczył, wydaje mi się, że na hali. Czy w obecnym zeszłorocznym składzie jest zawodnicy, o których możesz powiedzieć, że są twoimi mentorami? Spytał Michał. Wydaje mi się, że na pewno, że dużo rozmów zarówno, nie wiem, z Szymonem, z Kamilem, jak i z Michałem Nowakowskim. Po jego przyjściu sporo rozmawiamy na tematy koszykarskie i takie troszeczkę też psychologiczne, z Kamilem pewnie więcej. Gdzieś tam myślę, że mentor to jest duże słowo na pewno, ale to są na pewno takie autorytety i jakieś osoby, z których zdaniem się bardzo szanuję ich zdanie i bardzo się liczę z ich zdaniem i można bardzo dużo ciekawych rzeczy i o koszykówce się po prostu dowiedzieć od nich, jak czytać jakieś sytuacje na boisku, jak reagować w jakichś nerwowych sytuacjach i to wszystko. Myślę, że Kamil po prostu jest, jego wymieniłem jako pierwszego i dwa razy, ponieważ no, gramy na podobnej pozycji i najczęściej jakieś tam mamy ze sobą jakieś tam sytuacje, że się może bronimy, że jesteśmy razem gdzieś tam obok siebie na parkiecie i na niektóre sytuacje po prostu zwraca mi uwagę i tłumaczy, jak powinienem się zachować, żeby po prostu lepiej wykorzystać daną sytuację w obronie czy w ataku. Kto jest twoim koszykarskim idolem? Spytał Kacper. To ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba teraz w tym momencie już idola nie mam jako takiego. Jest bardzo dużo zawodników, których lubię oglądać i którzy wydaje mi się, że weszli na jakiś tam kosmiczny poziom. Ale no, mogę wymienić tutaj takich top 3, z których lubię oglądać, no to wydaje mi się, że Steph Curry, oczywiście Luka Doncic i trzeciego wydaje mi się, że dałbym jakiegoś może Vasilije Micicia może z FS-u, ponieważ no jakby to jest podobna pozycja po prostu i gdzieś tam można się, ja jako tam zawodnik 1-2 powiedzmy mogę się utożsamiać z nimi i jarać się dalej, jakie tam zrobili akcje, ponieważ no, kibicem powiedzmy jestem cały czas koszykówki na każdym poziomie tak naprawdę, od NBA do drugiej ligi mężczyzn polskiej. Jak pracujesz nad skutecznością rzutów z dystansu? Czy stosujesz jakieś wizualizacje bądź inne techniki w tym zakresie? Spytał Łukasz. Myślę, że pracuję nad skutecznością rzutów z dystansu jak najprościej, czyli po prostu oddaję mnóstwo rzutów dodatkowo przed treningiem czy po treningach.
I w trakcie treningu, powiedzmy, kiedy jest jakaś tam chwila rzutów w parach na przykład, albo jakieś ćwiczenia, kooperacje tak zwane, wydaje mi się, że próbuję po prostu wykorzystać ten czas jak najlepiej i staram się wykonywać rzuty w tempie meczowym, żeby później w meczu nie być zaskoczonym, że dostanę tutaj tak piłkę gdzieś tam w pełnym biegu, niedokręcony, dokręcony, gdzieś tam z lewą nogą z tyłu czy z prawą z tyłu. Więc tak, czy stosuję jakieś wizualizacje bądź inne techniki w tym zakresie? Szczerze mówiąc, czytałem troszeczkę na ten temat i też miałem zajęcia z psychologiem sportowym na ten temat. Używałem troszeczkę kilka razy jakieś wizualizacje przed meczem, dzień przed meczem, ale to chyba był jakiś tam po prostu gorszy moment ogólnie w mojej głowie i nie wydaje mi się, że to była wina, czy tam meczów, to, że nie trafiłem, to nie była wina wizualizacji czy braku wizualizacji, tylko po prostu jakieś tam, nie wiem, byłem chyba zbyt uparty i to było już dawno temu, więc raczej nie wracałbym do tego. To było jakieś tam przeszłość i w tym momencie nie pracuję nad rzutem w inny sposób, jak tylko jakieś tam ciągłość rzucania i mnóstwo powtórzeń. Pierwsze wspomnienie związane z koszykówką, spytał Łukasz. No to wydaje mi się, że hala mistrzów i jakieś tam treningi za młodziaka, nie wiem, 12-10 lat pewnie i bieganie, bo to grą to bym tego nie nazwał, tylko bieganie za piłką i boisko betonowe koło mojego domu na Wienieckiej, gdzie tam ja, Andrzej Junior, Michał i kilku naszych kumpli razem biegaliśmy od, nie wiem, 9.30 do 20 w wakacje i to są takie jakieś pierwsze dwa wspomnienia z koszykówką młodzieńcze. Mielony czy schabowy? Pyta Seblow. Seblow, nie wiem czy to ma być angielskie czy czytanie, czy polskie. Mielony, na pewno mielony z ziemniakami i z marchewką z groszkiem. Wokalistą jakiego zespołu chciałbyś być? Pyta Satanik Jamnik. Tu za globale. Taki zespół. I to chyba już wszystko, ponieważ czarny ekran nam się wyświetlił w naszej prezentacji. Także dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że odpowiedzi będą satysfakcjonujące, albo chociaż gdzieś tam się ktoś może uśmiechnął przez kilka sekund po jakiejś głupiej odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie.